strajka, żywemu. No każdy ma nadzieję, no, każdy ma nadzieję. Niestety to, co powiem, to tak trochę zabrzmi, może nie tak, ale no rzeczywiście to za dużo jest tych wypadków śmiertelnych i nie powinno być wypadków. I tutaj pracujemy bardzo ostro. Zresztą KGHM jest znany z tego, że oni tam te programy bezpieczeństwa mają dosyć dobrze zorganizowane. Ratownicy górniczy też są najwyższej klasy światowej, bo to nie tylko w Polsce, ale światowej jeżdżą na te wszystkie zawody. Więc dlaczego o tym mówię? No dlatego, żeby rodziny wiedziały, że ci ludzie, którzy tam jeszcze na dole są, że są naprawdę w dobrych rękach i ludzi, którzy naprawdę znają swój fach bardzo dobrze, jak nieść pomoc innym ludziom. No ratownictwo górnicze, no to jest, ratownicy to są ci ludzie, którzy no, idą wtedy w najtrudniejsze miejsca, kiedy ludzie normalnie, górnicy wycofują się z tamtych miejsc. Więc należy szczęścia górniczego życzyć również tym ratownikom, no i tego, żeby jednak wszystkich już, którzy są odcięci, górników wydobyli, czy pomogli wyjść żywym górnikom. No właśnie w zeszłym roku, bo ten jeszcze nie jest do końca, prawda, oceniany przez Urząd Górniczy, było 19 przypadków, no, liczba poszkodowanych, ale tych, którzy też zginęli. Czy wypadki śmiertelne, tak. I pierwszy z nich to był właśnie w KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej w styczniu. Jeden z górników jakoś tam został pochwycony przez, bo to są i szczegóły, i treści. Ale no właśnie, bo jakie wysiłki należałoby podjąć, bo nie wszystko jest, można powiedzieć, uzależnione od człowieka. Czasem błąd ludzki, a czasem no to, co przyroda. Tak, no trzęsienie ziemi nie jest zależne od człowieka. Wybuch wulkanu nie jest zależny od człowieka. Wybuch metanu? Wybuch metanu bardzo często jest zależny od człowieka i tutaj człowiek może to opanować, ale to, co stało się na Rudnej, na tyle co wiem oczywiście, bo przecież nie jestem tam na miejscu, no to są zdarzenia, które też są w sumie nieprzewidywalne, bo nam się wydaje, że jeśli prowadzimy wstrząsową gospodarkę, to wiadomo, no to odprężenia robimy i tak dalej. No używam języka takiego, który tam górnicy używają, a tylko mówiąc, chodzi o to, żeby zabezpieczyć się właśnie przed takimi tąpaniami, jak my to nazywamy, ale wszystko to jest możliwe, nie zawsze pęknie ten strop tak, jakbyśmy chcieli. To jest no, Boża łaska, jeśli w górnictwie człowiek przeżyje całe swoje życie. No tak to jest już. Taka jest nasza praca. Nic tego nie zmieni. Nawet najlepsze środki właśnie w takim momencie, jak tam były, wczesnego ostrzegania, nic tutaj nie pomogą. To jest siła przyrody i na to rzadko kiedy można poradzić. Choć wydaje się czasami ludziom tak po ludzku, że są w stanie nad przyrodą zapanować. No to niestety jest tylko złudzenie. My możemy ograniczyć skutki takich zdarzeń, ale nigdy się tego nie ustrzeżemy. No tak to już jest. Taka jest praca górnika. Z przykrością to oczywiście mówię, że, bo nie mówię tutaj o wydarzeniach, kiedy tam no, ludzie stoją za tym i czasami czy nieuwaga, czy też lekkomyślność, no jak to w życiu bywa, no ale z tym, co na Rudnej mam miejsce, z tym wydarzeniem, które znam na tą chwilę, na tyle, na ile ją znam oczywiście ze środków przekazu i z łączności z moimi kolegami, no to tam człowiek niewiele mógł No właśnie, jak to jest, bo takich wypadków, czy one zawsze pojawiały się w kopalni miedzi, czy to tak samo niebezpieczna praca, bo te głębokości są podobne jak na kopalniach węgla kamiennego, bo na 19,8 było, jeżeli chodzi o polską miedź, tak? No to jest tak, ojcze, drodzy słuchacze, że kopalnia, podziemne urabianie, no jest zdecydowanie różne, jeśli chodzi o węgiel kamienny, czy w ogóle o węgiel, a inne urabianie jest właśnie w kopalniach, gdzie wydobywa się rudę. To jest całkiem inna technologia. Kopalnia ta konkretna Rudna jest największą kopalnią miedzi w Europie i jedną z najgłębszych. Tak. No to jest tak. To już tutaj geolodzy bardziej na ten temat mogliby się wypowiedzieć, jakie tam są skały, bo to się oczywiście bada te skały, wytrzymałość tych skał w stosunku do wytrzymałości
przecież chciał, robi się odwierty i podtrzymuje się strop i całą kopalnię kotwami, tak to nazywamy, ktoś tam montuje. No ale nie wszystko da się po prostu przewidzieć. No w tej akurat sprawie nie da się przewidzieć, że skała wytrzyma takie, a nie inne ciśnienie. Więc to są rzeczy dla nas jeszcze, no proszę zobaczyć, w kosmos lecimy, zdobywamy gdzieś jakieś tam obce planety, daleko miliony kilometrów od Ziemi, a z takimi rzeczami sobie nie damy rady. No tak to jest z przyrodą. Do przyrody i do pracy z przyrodą trzeba mieć szacunek, nie tylko w górnictwie, ale w ogóle wtedy, kiedy pracuje się z przyrodą, trzeba mieć szacunek, a z drugiej strony zawsze się liczyć z tym i dlatego górnicy zjeżdżają na dół, zawsze mówią szczęść Boże i Pana Boga proszą o wyjazd bezpieczny, a kiedy już wyjadą, to również mówią szczęść Boże i dziękują Panu Bogu za przepracowaną bezpiecznie dniówkę. No tak to już jest. Z przykrością to mówię, no ale to jest nie, no niestety takie wypadki są, no nie można ich wyeliminować w 100%, nigdy się ich nie wyeliminuje, nie ma takiej możliwości. A co chcemy powiedzieć górnikom, zaraz ci barburki za kilka godzin w niedzielę? Więc to aż powiem ci tak, że to nawet przykro jest składać życzenia innym górnikom i górnicy wszyscy to wiedzą i czują. I dzisiaj wielu górników w wielu kopalniach, wiemy, że mamy te różne imprezy górnicze, barburkowe, odmawiają, mówią, przekładamy na inny termin, albo w ogóle rezygnujemy z uroczystości barburkowych, albo do minimum je sprowadzamy, więc to wszyscy górnicy są dzisiaj górnikami z kopalni, tak to dzisiaj jest. I będzie to jeszcze przez kilkanaście dni. Będziemy o tych górnikach pamiętać. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za komentarz. My również pozdrawiamy serdecznie całą brać górniczą i to na Dolnym Śląsku i na Górnym czy Lubelskim, bo przecież tam też kopalnie. Tak. Szczególnie pozdrawiamy rodziny tych, które straciły swoich bliskich, ojców. No właśnie, ojcze, i wszystkich górników, bo to przecież nie tylko górnicy węgla kamiennego, ale przecież i rudy, bo wydobywamy cynk, wydobywamy siarkę, sól, wydobywamy gaz, wydobywamy ropę naftową na platformach, więc wszystkim górnikom, rodzinom życzę zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego, tylu wyjazdów, ile zjazdów z tych kopalniach głębinowych. Wszystkiego najlepszego. No i namawiam, żebyśmy się wszyscy modlili i byli z tymi rodzinami górników, którzy już wiemy, że nie żyją i modlili się za tych, którzy jeszcze są na dole, żeby można ich było pomóc im wydostać się żywy. Za tych, którzy zginęli i za zmarłych górników wieczną odpoczynek grać im dać Panie. Światło dziękuję, stanie chęć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Z Bogiem. Naszym gościem był pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Górniczy na orkiestra Dęta kopalni Staszic. W Radiu Maria trwają aktualności dnia.
Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca i witam najserdeczniej naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Pani profesor, Sejm uchwalił zmiany w kwocie wolnej od podatku. Ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6600 zł. Jak zdecydowano z przyjętych przez Senat poprawkach, zarabiające ponad 127 tysięcy złotych rocznie stracą prawo do tego odliczenia. Za poprawkami opowiedziało się 221 posłów, 186 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Opozycja trochę grzmi, że to nie najlepsze rozwiązanie, że to wprowadzi chaos. Jak pani odnosi się do tej ustawy, do tej propozycji? Do konkretnej ustawy to nie mam się co odnosić, ponieważ no nie znam uzasadnienia do tej ustawy i trochę może mnie dziwić tryb, w jakim ta kwota wyższa, kwota wolna od podatku została wprowadzona. Może powiedzmy sobie na wstępie, czemu służy w ogóle taka kwota wolna od podatku. Otóż taka kwota wolna od podatku zazwyczaj wprowadzona jest po to, żeby osoby, które bardzo mało zarabiają, mogły jakoś przeżyć. Czyli to jest na poziomie pewnego minimum, czy to minimum biologicznego, tak jak było do tej pory, czy nawet poniżej było tego minimum biologicznego, czy minimum ustawowego, czy minimum takiego socjalnego, czyli takiego, jak mogą się ludzie utrzymać zupełnie samodzielnie. I w Polsce rzeczywiście ta kwota była bardzo niska, od wielu lat niewaloryzowana i dobrze, że ktoś w końcu pomyślał o tym, żeby tę kwotę podnieść. Natomiast ja uważam, że zarówno sam sposób, w jaki zostały wprowadzone te zmiany, jak również dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, no akurat nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. To nie chodzi nawet o pieniądze, dlatego że w sumie osoby, które nie skorzystają z tej kwoty wyższej odliczanej, czyli takie, które zarabiają poniżej 127 tysięcy, pewnie nawet nie zauważą, że coś takiego się zdarzyło. Osoby, które mają wysokie dochody, no to rzeczywiście też nie zauważą, bo tam ktoś obliczą i to będzie 50 zł miesięcznie, więc to rzeczywiście przy dochodach rzędu około 10 tysięcy miesięcznie nie jest w ogóle kwota zauważalna. Ale nierówne traktowanie podatników jest powszechnie widoczne i na pewno nie służy dobrze temu podatkowi, ani w ogóle temu rozwiązaniu. Ja myślę, że ono jest, mam nadzieję przynajmniej, że ono jest tymczasowe i że rzeczywiście rząd zacznie poważnie nie tyle debatować publicznie o podatkach, tylko zacznie się jakaś wewnętrzna dyskusja bez przecieków do mediów, bo to tylko budzi niepokój i gospodarstw domowych, i przedsiębiorstw i rzeczywiście zdecydujemy, jak ma docelowo wyglądać kształt podatkowy. To, co w tej chwili się dzieje, to wygląda na jakieś takie działania doraźne, chaotyczne. Trudno nawet wyjaśnić, co kieruje, jakie są przesłanki takich, a nie innych decyzji, bo to, że parlament uchwala, no to jeżeli mamy większość, to zwykła matyka sejmowa wskazuje na to, że właściwie praktycznie każde rozwiązanie może zyskać większość i być przeprowadzone przez Sejm. Ale skutki, moim zdaniem, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, o sposób komunikowania się parlamentu ze społeczeństwem i rządu ze społeczeństwem, są właśnie w tej drażliwej kwestii, no raczej powiedziałabym negatywne niż pozytywne. I co rozpowiadam, dobrze, że ta kwota została podwyższona. Jeżeli rządu nie stać było na to, żeby to było powszechne rozwiązanie, to należało się zastanowić, czy rzeczywiście te osoby, które są wyżej sytuowane, czyli takie, które mają tam powyżej 127 tysięcy, nie powinny płacić stawki wyższej, na przykład czy nie należało przywrócić 40% stawki. Ja wiem, że ja mówię w tej chwili, że to jest bardzo niepopularne, dlatego że ludzie, którzy zarabiają dużo, zazwyczaj starają się nie płacić podatków, ale tym niemniej no, większość z nas te podatki by zapłaciła według tej stawki, która była.
I co zostało zniesione wtedy, kiedy pani minister Zita Gilowska w ogóle zredukowała z jednej strony właśnie stawki podatkowe i drogi też właściwie nie były waloryzowane, to tak się ratowano, a z drugiej strony obniżono również tę składkę rynkową. Więc ja myślę, że może byłaby pora jednak zastanowić się, czy nie wrócić do tych takiej taryfy podatkowej, podatku PIT, która będzie miała więcej tych progów, bo w sumie 32% przy wysokich dochodach są Polacy i wcale nie jest to mała grupa, jak temu to się powszechnie sądzi, którzy mają naprawdę zupełnie przyzwoite dochody, niekoniecznie wynagrodzenia, na pewno mogłaby płacić więcej. I ja mówię to również we własnym imieniu, bo jeżeli mi się zdarzy kiedyś, że zarobią więcej, to powinien płacić więcej na rzecz społeczeństwa, na rzecz państwa, ale nikt nie lubi, jeżeli jest traktowany w inny sposób, jakby nierówny sposób w stosunku do pozostałych grup. No właśnie pytanie pani profesor. No, rząd też myśli o pieniądzach w budżecie, ale resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliarda złotych. Jakoś rozumiemy, że o tym też mówił pan prezydent, jakaś obietnica pana prezydenta. Sejm jedno, Senat troszeczkę tę sprawę podnosi, o tym mówił senator Bierecki i pani mówi, że no nie do końca sprawa przemyślana, więc czy będzie jeszcze okazja na to, żeby ktoś podjął ten temat, bardziej, nie wiem, jeszcze rozsądnie na to popatrzył, żeby nie było nie tyle tego odium takiego, że ktoś się czuje gorzej, a ktoś lepiej, tylko rzeczywiście, żeby to służyło państwu i drugie, przede wszystkim obywateli, bo nie ma państwa bez obywateli, rządzących bez obywateli. No tak, bo zastanówmy się, kto jest beneficjentem tego żeby rozwiązania. Się czuć. Beneficjentem no, tego rozwiązania żeby się są tylko czuć. I wyłącznie ludzie, którzy pracują w sposób dorywczy albo na jakichś bardzo maleńkich cząstkach pracy, bo przecież minimalna płaca od 1 stycznia to będzie 2000. Minimalna emerytura to jest 1000 zł. Tak? Czyli emeryt będzie musiał płacić te długoczasowe zasad. Natomiast człowiek, który w ogóle nie miał pracy, no właściwie może skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania. Wszyscy pozostali zostali właściwie pozbawieni kwoty wolnej, jeżeli tylko zarabiają trochę więcej niż te 127 tysięcy. No wydaje mi się, że to jest naprawdę rozwiązanie niedobre, bo jak powiedziałam, ono dzieli Polaków. Zupełnie bez sensu to jest, bo jak mówię, wpływ do budżetu z tego tytułu będą mniejsze o 1 000 000 zł, jeżeli w ogóle te rachunki są dobre, bo z tego co ja widzę, to akurat no, nie mamy tam najlepszego zespołu prognostycznego, chociażby przy 500+, też miałby zupełnie inne koszty tego programu, a wychodzą inne. Natomiast nie uwzględnia się kosztów na przykład, a moim zdaniem będą one wysokie, przestawienia całych programów informatycznych, jeżeli chodzi o sprawozdawczy przedsiębiorstw, księgowość. Nie wiem, czy ta kwota, o której się mówi, uwzględnia koszty robocizny przy rozliczaniu tych bardzo skomplikowanych w tej chwili sprawozdań podatkowych, prawda? Bo każdy z nas musi to złożyć. No i ktoś to będzie musiał rozliczać i ktoś to będzie musiał weryfikować, będzie na pewno mnóstwo błędów. Ja sama z przerażenia myślę, jak ja będę teraz musiała się rozliczać z tego podatku. Gdyby zastosowano rozwiązanie powszechne, załóżmy, że wprowadzamy tę kwotę wolną, bo i mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i obietnicę pana prezydenta. Nie stać nas na to, żeby wprowadzić ją w pełnym zakresie. Wprowadzamy wobec tego etapowo, dobrze. Ale to wszystko dotyczy wszystkich i jednocześnie dla tych, którzy najlepiej zarabiają, najwyższe uposażenia, przywracamy chociażby tą 40% składkę i zachowujemy dotychczasowe ulgi i preferencje, które były czy dla rodzin, czy też dla osób niepełnosprawnych, czy z innych tytułów, no to mamy zjawisko zrozumiałe, chociaż też jest to przejściowa sytuacja, bo są zapowiadane dość głębokie zmiany w ogóle w podejściu do całego systemu podatkowego. Natomiast jeżeli się wprowadza tak, że właściwie zwalnia się z tej kwoty wolnej tylko osoby, które praktycznie nie mają żadnych stałych dochodów, no to ja nie bardzo rozumiem intencje ustawodawcy. Nie bardzo, naprawdę, bo gdyby to jeszcze były tańsze koszty rozliczania tego podatku, no to bym powiedziała, że budżet oszczędzi prawie traci ten miliard bezpośrednio na wpływach, jeżeli ten rachunek jest prawidłowy, ale za to będzie mniej roboty w urzędach, prawda? I to jest też jakieś rozwiązanie i łatwiej będzie ten podatek potem rozliczać, wpłacać, weryfikować te sprawozdania. Ale przy takim rozwiązaniu, dosyć karkołomnym, jeszcze raz powiem, nie mam w ogóle pojęcia i nawet wyobrażenia,
co mogło skłonić decydentów do przyjęcia takiego rozwiązania. No poza tym, że chcieli chronić te osoby, które nie mają w ogóle praktycznie żadnych dochodów, bo nic mi nie powie, no bo nawet 700 zł miesięcznie, ile to jest, prawda? Tak. Nie, no poza 700 zł to praktycznie nie jest możliwe, żeby przeżyć. Nie chciałabym teraz tutaj rozpętywać jakieś dyskusje o podatkach w ogóle. Natomiast jak mówię, ja się z tego rozwiązania nie cieszę. Przeciwnie, ono mnie bardzo zmartwiło. Zresztą w ogóle to, co się dzieje wokół podatków, bardzo mnie martwi. Bo w mojej ocenie, może ja się mylę, ale to, że mamy już zapobiec, że cały nasz wzrost gospodarczy, na który tak bardzo liczyliśmy, o którym ja byłam przekonana, że w tym roku będzie utrzymany co najmniej na poziomie ubiegłorocznym, a niestety spada ten wzrost i ta dynamika jest coraz słabsza i ta gospodarka zaczyna nam stygnąć, to według mnie przede wszystkim jest to kwestia tego, że i przedsiębiorcy, i gospodarstwa domowe w ogóle nie wiedzą, jak będą wyglądały warunki ich działania w przyszłości, czyli chodzi o następny rok i lata kolejne. Wydaje mi się, że nie jest pora na eksperymenty, jeżeli one są prowadzone na zbyt szerokim frontem. Mamy w tej chwili sytuację taką, że samorządy nie są do końca pewne, jakie będą miały chociażby obciążenia z tytułu reformy systemu edukacji. Mamy mnóstwo różnych zapowiedzi dotyczących zmian w systemie emerytalno-rentowym, niektóre są niepokojące, bo w gruncie rzeczy zmierzają do odebrania praw nabytych. I teraz jeszcze dochodzi jakiś pomysł z podatkami, który być może jest w ogóle neutralny z punktu widzenia budżetu w większości gospodarstw domowych, ale w niektórych ludziach musi budzić sprzeciw, chociażby ze względu na to, że zaczynamy dzielić Polaków na jakichś lepszych i gorszych. I w ogóle uważałam i zawsze to mówię, że polityka Jana Sikorowicza niczego dobrego nie prowadzi. Ona się nie ludzie są głupi, lubią się dzielić, tak nie było. Nie chcieli się w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych. Także wydaje mi się, że byłby czas chyba teraz na jakąś refleksję. I że żadne obietnice, pani premier, że nikt na tym nie straci i przedsiębiorcy będą mieli się dobrze, nie tracą im do przekonania. Nie trafi również do przekonania ten dokument, który został niedawno prezentowany, Konstytucja dla przedsiębiorstw, jeżeli nie będą wyraźnie i jasno określone warunki, w jakich prowadzi się działalność gospodarcza. A najbardziej chyba wrażliwym obszarem z tego punktu widzenia, pomijam wszystko, co się dzieje w otoczeniu, bo tam jest też duży margines niepewności, jest system podatkowy. I jeżeli, jak mówię, my nie wiemy, bo cały czas trwają jakieś prace i przecieki są przez media, czy też niektórzy ministrowie wypowiadają się w sposób taki, że trudno zrozumieć, bo jeden drugiemu przeczy, no to ja przepraszam bardzo, ale ja jestem ekonomistą i ja po raz pierwszy w życiu spotykam się z tak przeprowadzaną reformą podatkową i na dodatek z tak, powiedzmy, prezentowaną społeczeństwu reformą podatkową, że nikt nie wie, o co chodzi. Wiadomo tylko, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jeżeli chodzi o pieniądze, to chodzi o nasze pieniądze. I teraz jest pytanie, komu to ma odciąć. Czy tych, którzy sobie lepiej radzili w życiu, mają po 2-3 prace, bo tak pierwsze by są, czy też chodzi o to, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś braku zaufania do rządu, bo wtedy byłaby to już moim zdaniem jakaś działalność, która no, jest działalnością wywrotową, to przynajmniej nie na złość rządowi, tylko na, prawdopodobnie jest to podpowiedź kogoś, kto być może liczy na to, że co jak co, ale tutaj no, Prawo i Sprawiedliwość może stracić znaczną część poparcia właśnie tych przede wszystkim osób, które zalicza się do klasy średniej, nie tej najwyższej, prawda, bo oni mają tam swoje w ogóle preferencje, ale do tych środkowych grup, jeżeli chodzi o poziom dochodów. Gdyby mnie ktoś pytał, to ja bym z całego serca odradzała takie rozwiązanie i powiedziałabym, że trzeba uczciwie społeczeństwu powiedzieć, że oczywiście musimy chronić tych, którzy nie mają żadnych stabilnych dochodów. Niech oni sobie spokojnie pracują, bo i tak prowadzeń finansowych nie składają, bo nie mają właściwie z czego. I wobec tego, że nie ma w budżecie pieniędzy, bo mamy cały szereg różnych obciążeń i planów, to wprowadzamy w tej chwili wyższą stawkę dla osób o najwyższych dochodach. Nie by to nawet było też 40% czy 35%. Ja nie chciałabym w tej chwili żadnymi konkretnymi tutaj wielkościami operować, ale na pewno nie należy traktować w sposób nierówny poszczególnych grup podatników. Podatek ma to do siebie, że jest powszechny. A więc jeżeli jest powszechny, to na tych samych zasadach, według tych samych reguł dotyczy wszystkich podatników. Tu natomiast moim zdaniem została naruszona podstawowa właśnie zasada, jaka obowiązuje przy podatkach. Bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości... Tutaj jakieś klasyfikacje prowadzonej mocy. Chociaż posłowie Prawa i Sprawiedliwości jakoś tłumaczą zmianę,
ustalenia kwoty wolnej od podatku, no między innymi czynieniem zadość wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. No dobrze, ale Trybunał Konstytucyjny nie mówił o tym, że mają przy okazji dzielić podatników na jakieś grupy. Ta kwota powinna być wprowadzona, jeżeli rzeczywiście była taka wola polityczna, żeby już w tym roku, mimo że budżet był właściwie gotowy i zamknięty, więc jak mówię, sam sposób nawet, w jaki wprowadzono, tak, jako poprawkę Senatu do budżetu, już może budzić wątpliwości u osób, które nie bardzo rozumieją, co kryło się za tym, bo wiadomo, że za tym musiało być jakieś inne drugie dno się musiało za tym wszystkim kryć, to już samo w sobie taką nakazę jakby nieufnością. Ale jeżeli nawet rząd podjął decyzję, że rzeczywiście nie może dłużej czekać i trzeba tę kwotę, która właściwie, jak powiedziałam, ona zapewnia minimum biologiczne przetrwania, bo nawet nie egzystencji, tak, bo on około 300 zł to jest koszt wyżywienia jednej osoby, czyli nie obejmuje tych innych kosztów, które są niezbędne, żeby człowiek mógł funkcjonować w społeczeństwie. Załóżmy, że coś takiego zdecydowano się przeprowadzić już teraz, zaraz natychmiast, no to w porządku, no to można było to zrobić. Jeżeli byłby uszczerb dla budżetu zbyt duży, no to należało rzeczywiście obciążyć te grupy, które mogą sobie na to pozwolić, ale w sposób jawny i uczciwy, czyli podnosząc górną stawkę podatku PIT, bo 32%, jak powiadam, to nie jest taka znowu bardzo wygórowana stawka, chociażby na tle innych krajów Unii Europejskiej, ale wszyscy bylibyśmy traktowani jednakowo. Redaktor Artur Kowalski też pisze w naszym dzienniku, dla kogo kwota wolna, i w ostatnich zdaniach artykułu mówi tak, jeszcze kilkanaście dni temu nie przeszkadzało jednak posłom partii rządzącej wyjść z inicjatywą ustawową przedłużenia obowiązywania dotychczasowych przepisów na 2017 rok i zajęcie się tą sprawą od roku 2018, gdy miała wejść w życie koncepcja jednolitego podatku konsumującą, no, obiecywanego przez PiS, podwyższenia kwoty wolnej dla wszystkich do 8 000 zł. Ja myślę, że od razu 8 000 zł to się nie uda wprowadzić, bo to jest naprawdę dosyć duży szok dla budżetu. Co do jednolitego podatku, to ja się już wypowiadałam niejednokrotnie bardzo negatywnie przeciwko tej koncepcji, bo wydaje mi się, że osoby, które finansują, nie bardzo widzą różnicę pomiędzy składką na ubezpieczenia społeczne, które jest ceną ochrony ryzyka socjalnego, a tym, co tak naprawdę dotyczy funkcji państwa i te funkcje, które powinny być zaspokajane właśnie z podatku. Więc według mnie to jest pewne pomieszanie pojęć, ale zwykle tak to bywa, jeżeli za reformy podatkowe biorą się osoby, które patrzą na to z modelowego punktu widzenia i wtedy tak to jest. Mieliśmy już taki jeden przykład bardzo bolesny dla całego naszego społeczeństwa przy reformie emerytalnej, bo tak wtedy też przede wszystkim rej wodzili ludzie, którzy świetnie to umieli udowodnić na różnych modelach, jak to będzie znakomicie i oszukali polskie społeczeństwo. W tej chwili się wprowadza jakiś, jak powiedziałam, zamęt pojęciowy, mówiąc o jakiejś jednolitej daninie. Według mnie to jest absolutnie nierealne, jeżeli chodzi o stabilność gospodarki, bo gospodarka potrzebuje spokoju. Jeżeli dalej będzie taka radosna twórczość, to skończy się to tym, że inwestycje będą kolejny kwartał spadały, a przy spadku inwestycji niestety konsumpcja nie wystarczy do tego, żebyśmy utrzymywali polską gospodarkę na ścieżce wzrostu. I żadne w tej chwili pocieszanie się, że nasi inni sąsiedzi mają gorzej, to nie jest argument, który by przemawiał za kontynuowaniem tego rodzaju reform, czy też zapowiedzi reform. Ja sądzę, że w tej chwili przede wszystkim polskim przedsiębiorcom jest potrzebny spokój i przewidywalność warunków działania. I gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, oczywiście jest to moje zdanie prywatne, to bym powiedziała tak, proszę Państwa, być może wprowadzimy nowe taryfy podatku PIT, bo co do PIT to mamy mniej więcej jasność. Ale obiecujemy, że do końca kadencji ani parlament, ani nikt z członków rządu nie będzie tutaj lansował jakichś autorskich pomysłów reformy systemu podatkowego. Będziemy korygowali i domykali to, co jest, będziemy uszczelniali system, a w międzyczasie dopracujemy się jakiegoś modelu docelowego, przekonsultujemy ten model, nie tylko przetestujemy na jakichś modelach, bo jak powiedziałam, model to jest taki naukowy sposób udowadniania, że przyszłości przewidzieć się nie da. Ja to zawsze wszystkim mówię, to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby powiedzieć, co będzie, gdyby dotychczasowe trendy były kontynuowane przy określonych założeniach. Natomiast życie jest zawsze bogatsze i nigdy model jeszcze żaden nie pokazał dokładnie, jak będzie wyglądała przyszłość. Dotyczy to również modeli, które odnoszą się do spraw i kwestii finansowych.
Ja uważam, że w tej chwili to, na co rząd powinien zwrócić uwagę przede wszystkim, to jest stworzyć stabilne warunki działania przedsiębiorcom, nie zmuszać ich do ponoszenia dodatkowych, zupełnie bezsensownych kosztów, chociażby właśnie na informatykę. Jak myśmy to szacowali, pan, to przynajmniej miliard, jak nie więcej, będzie to kosztowało te małe firmy, żeby przestroić się na te wszystkie nowe formularze, wprowadzić korekty do programu, bo przecież żyjemy w dobie cyfryzacji. Wszystko to jest rozliczane elektronicznie. Jak można było nie brać tego pod uwagę? Czyli straci budżet państwa miliard, nie liczę kosztów oczywiście obsługi systemu podatkowego, bo przecież prawdopodobnie będzie tak ten system teraz zawikłany, będzie tyle błędów sprawozdania, że trzeba będzie płacić jakieś VAT godziny czy zatrudnić dodatkowych urzędników niż VAT skarbowych. Stracą na tym przedsiębiorcy, bo będzie problem ogromny ze względu na to, że będą musieli wprowadzać jakieś dziwne tutaj progi, prawda, dochodowe, przy czym jeszcze, jeżeli to jest na przykład osoba, która zatrudnia się w kilku miejscach, a takich osób jest niemało, albo ma dochody z kilku źródeł, to w ogóle sytuacja się tak skomplikuje, że właściwie ja nie wiem, w jaki sposób to się da ogarnąć. Uważam, że takie pośpieszne rozwiązania, które są wprowadzane, niczemu dobremu nie służą. Ponadto... Pani profesor proponuje, trzeba do sprawy jeszcze raz wrócić. Ja i to dosyć szybko. Ale nie, to znaczy ja tutaj, jeżeli mnie by ktoś pytał o zdanie, bo nikt mnie o takie zdanie nie pytał, to ja bym powiedziała tak. No my teraz trochę o komentarz. Tak, prowadziłabym, to jest mój komentarz osobisty, to co ja o tym myślę. Ja bym prowadziła rzeczywiście, skoro jest przyjęta zasada 6600 zł zwolnienie, w ogóle, prawda, z tego podatku, no to dobrze, to teraz się nie da tego już cofać, bo to już właściwie przeszło. Mamy za chwilę koniec wszelkich procedur związanych z uchwalaniem budżetu i nie bardzo widzę szansę nawet, żeby się z tego wycofać. Ja bym wprowadziła tę kwotę wolną 6600, skoro rząd tak zdecydował, ale wprowadziłabym to jako powszechny obowiązek, prawda? Czyli wszystkich podatników powinno to dotyczyć. Natomiast te grupy, które są wyżej sytuowane, przywróciłabym po prostu tę składkę, nie składkę, ciągle myślę o ubezpieczeniach, jak to myślę, że skończę. Nie, chodziło mi o stawkę. 40% stawkę dla osób najwyżej zarabiających. I być może, że to nie musi być wtedy od kwoty 127 tysięcy, może by należało tutaj się trochę zastanowić od jakiej. Można by przyjąć z punktu wyjścia to, co kiedyś było, to co obowiązywało, kiedy mieliśmy te progi, prawda, tam 18, 30, 40, przyjrzeć się, zwaloryzować te